spotkaniu, podczas którego do uczestnictwa w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku na lata 2021-2030 powołani zostaną eksperci w 6 obszarach tematycznych oraz pełnomocnik prezydenta miasta Białegostoku do spraw strategii. Witam pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, wszystkich ekspertów, zespół koordynacyjny oraz gości. Bardzo proszę pana prezydenta miasta Białegostoku, pana Tadeusza Truskolaskiego o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie powitać Państwa na tym małym naszym kameralnym spotkaniu, ale spotkaniu, które ma przynieść wielkie owoce. No, pamiętamy jeszcze, upłynęło już co prawda 10 lat, jak pracowaliśmy nad strategią właśnie 2010-2020+. Wtedy jeszcze plus nie był tak popularny. Jakby coś, to myśmy go wymyślili. A już jest rok 2020, więc ta strategia, no i ten okres kończy się. Dlatego przystępujemy do działań, które mają na celu uchwalenie, opracowanie, a później uchwalenie strategii rozwoju miasta Białegostoku na lata 2021-2030, czyli więc na kolejną dekadę. Proszę Państwa, z uwagi na to, że ja przynajmniej tak odbieram, pewnie Państwo też, bo nie słyszałem żadnych głosów krytycznych, ta nasza poprzednia strategia została bardzo dobrze przyjęta, ten okres opracowania i czas opracowania, ale też i forma, w jakiej pracowaliśmy, była też dobrze przyjęta, więc podobnie będziemy pracować nad tą strategią, czyli ona będzie miała charakter tak zwany partycypacyjny, czyli oprócz tego, że będą wiadomo zaangażowani przedstawiciele Urzędu Miejskiego, dyrektorzy, pracownicy, którzy znają się na poszczególnych obszarach, to również będą właśnie powołani eksperci zewnętrzni. I dzisiaj mam przyjemność właśnie taką grupę Państwu przedstawić. Obszary, no to te obszary się specjalnie nie zmieniły, chociaż będziemy mieli obszar Smart City. No i chciałbym, żeby takim wiodącym obszarem był obszar środowiska naturalnego. Oczywiście gospodarka pozostaje nadal ważna, rozwój społeczno-gospodarczy jak najbardziej ważna też jest infrastruktura, ale dzisiejsze wyzwania, które mamy, to jest przede wszystkim właśnie no, zapobieganie zmianom ochrony klimatu, czy też walka ze smogiem, czy też sprawa dotycząca odnawialnych źródeł energii. To są rzeczy, które się troszeczkę zmieniły w ciągu tych 10 lat i na to chcielibyśmy przede wszystkim postawić akcenty. Kiedy, no, jak Państwo wiecie, dzisiaj przystępujemy. Plan jest taki, żeby strategię uchwalić w marcu 2021 roku. To tyle ode mnie na razie. Szanowni Państwo, przystępujemy do wręczenia aktów powołania. Prezydent miasta Białegostoku powołuje panią doktor habilitowaną Dorotę Perło na pełnomocnika prezydenta miasta Białegostoku do spraw strategii rozwoju miasta Białegostoku na lata 2021-2030. Pani Dorota Perło jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, adiunktem Uniwersytetu w Białymstoku, pełni funkcję dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Posiada doświadczenie przy realizacji strategii rozwoju miasta Białegostoku na lata 2011-2020+ oraz innych dokumentów strategicznych, m.in. Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prezydent miasta Białegostoku powołuje pana Andrzeja Parafunka na eksperta do spraw rozwoju gospodarczego w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku. Pan Andrzej Parafunk jest z wykształcenia prawnikiem, pełni funkcję prezesa zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Od 2008 roku jest przewodniczącym Rady Gospodarczej przy prezydencie Białegostoku. Od 2013 roku piastuje stanowisko konsula honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku. Prezydent miasta Białegostoku powołuje pana doktora habilitowanego Władysława Plamgo, profesora Uniwersytetu w Białymstoku,
na eksperta do spraw kapitału ludzkiego i społecznego w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku. Pan Bogusław Plawo jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesorem Uniwersytetu Białymstoku. Od 1991 roku pełni funkcję prezesa zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe jako ekspert w przygotowywaniu strategii i programów rozwoju na rzecz sektora publicznego. Prezydent miasta Białegostoku powołuje pana doktora habilitowanego inżyniera architekta Bartosza Czarneckiego, profesora Politechniki Białostockiej, na eksperta do spraw zagospodarowania przestrzennego w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku. Pan Bartosz Czarnecki jest doktorem habilitowanym, inżynierem architektury, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Białostockiej. Piastuje stanowiska w regionalnych i lokalnych instytucjach związanych z kształtowaniem ładu przestrzennego, architekturą i urbanistyką. Prezydent miasta Białegostoku powołuje pana doktora habilitowanego Piotra Banaszuka, profesora Politechniki Białostockiej, na eksperta do spraw środowiska w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku. Pan Piotr Banaszuk jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Białostockiej. Jest autorem kilkunastu programów nauczania dla kierunków ochrona środowiska, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji z dziedziny inżynierii środowiska. Prezydent miasta Białegostoku powołuje pana Jarosława Antychowicza na eksperta do spraw Smart City w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku do 2030 roku. Pan Jarosław Antychowicz jest prezesem Infinity Group, wywodzącej się z Białegostoku firmy świadczącej szeroko rozumiane usługi w obszarze Digital Transformation. Jest inicjatorem reaktywacji klastra InfoTech, którego misją jest łączenie lokalnych władz, jednostek naukowo-badawczych i przedstawicieli biznesu w celu popularyzacji i rozwoju inicjatyw opartych na nowoczesnych technologiach. Jest współzałożycielem pierwszego w Polsce technikum programistycznego InfoTech. Prezydent miasta Białegostoku powołuje panią dr Annę Augustyn na eksperta do spraw powiązań funkcjonalnych w pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju miasta Białegostoku. Pani Anna Augustyn jest doktorem nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Białegostoku. Specjalizuje się w rozwoju społeczno-gospodarczym miast i regionów oraz marketingu terytorialnym. Jest tu stanowisko kierownika Zespołu do spraw Planowania i Rozwoju w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Na tym skończyliśmy powołania. Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że osoby o takim doświadczeniu, również muszę powiedzieć, że o tak napiętych kalendarzach zgodziły się pracować na rzecz naszej strategii. To oznacza, że właśnie rzeczy, o których będziemy rozmawiać, które będziemy przygotowywać, są bardzo ważne, nie tylko dla prezydenta, ale nie tylko właśnie dla radnych, ale również dla osób, które mają inne zawody, które mają inne zainteresowania, ale jednak swoją wiedzą, swoją pasją chcą się podzielić, chcą tę swoją cząstkę tego doświadczenia, które mają, jak Państwo widzicie, to są doświadczenia przeważnie 20-letnie, przekazać na rzecz całego miasta, na rzecz mieszkańców Białegostoku, aby po prostu kierunki, abyśmy szli we właściwym kierunku, abyśmy nie popełniali błędów, za które przyjdzie zapłacić nam albo kolejnym pokoleniom, bo tak to po prostu wychodzi. Więc jeżeli będziemy rozwijali się we właściwym kierunku, to wtedy może czasami nawet troszeczkę wolniej, jeżeli postawimy jako priorytet ochronę środowiska naturalnego, to jednak w długim okresie czasu te efekty będą bardzo pozytywne. Jak Państwo widzicie, tutaj na 8 osób w sumie obecnych to 5 profesorów, więc jest duża siła, ale pozostali też bardzo, bardzo doświadczeni, a też mamy, jak Państwo widzicie, przedstawicieli gospodarki, no, jest prezes firmy, która zajmuje się właśnie takimi sprawami bardzo przyszłościowymi, również programowaniem, ale oczywiście całą sferą IT. No jak również pan prezes Parafiniuk, który no, z ogromnymi sukcesami prowadzi właśnie Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, przekazując
wiele środków, szkoląc przedsiębiorców, czyli miał i ma nadal bardzo duży udział w tym, jak Białystok się rozwija. Także bardzo serdecznie po pierwsze dziękuję, a po drugie gratuluję tego, że zostali się Państwo powołani do tak, muszę powiedzieć, elitarnego grona. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę pełnomocnika prezydenta miasta Białegostoku, panią Dorotę Perło, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich chciałabym podziękować panu prezydentowi za zaufanie i państwu za obecność. Chciałam w kilku słowach powiedzieć, w jaki sposób planujemy pracę nad strategią rozwoju miasta Białegostoku. Obszary tematyczne, które tutaj pan prezydent przypomniał, przedstawił, za chwilkę państwu jeszcze szerzej przedstawią. Takim głównym ogniwem, głównym, najważniejszym z punktu widzenia całej strategii obszarem jest człowiek. Człowiek, czyli rozwój człowieka, możliwość rozwoju, możliwość podniesienia jakości życia. I z punktu widzenia tego, jak kształtowała się misja poprzedniej strategii, poprzednia strategia mówiła o tym, że Białystok to jest miasto, w którym żyje się najlepiej, to jest kontynuacja tego działania, ale tak jak pan prezydent wspomniał, w obecnej sytuacji takim bardzo istotnym obszarem jest środowisko. Przepraszam, i tutaj będziemy zwracali uwagę na to, aby faktycznie te wszystkie, przepraszam, obecne trendy związane ze zmianami klimatycznymi, z podejściem do efektywności energetycznej, rozwoju źródeł odnawialnych, czy jakości powietrza były uwzględnione w strategii. Takim innym obszarem, który jest bardzo istotny, jest gospodarka, czyli rozwój gospodarczy, możliwość znalezienia miejsc pracy, zatrzymania młodych ludzi tutaj w naszym mieście. Inny istotny obszar to jest przestrzeń, czyli zagospodarowanie przestrzenne naszego miasta. Miasto jest zwarte, to w jaki sposób zostanie poukładane daje szansę rozwoju dalszego miasta. Kolejnym obszarem, który tutaj jest też brany pod uwagę, jest Smart City, czyli ten rozwój technologiczny miasta, możliwości, jakie niesie rozwój technologiczny we wszystkich obszarach, w których analizujemy naszą strategię, a ponadto również w obszarze dotyczącym zarządzania. Miasto nie kończy się obecnie na granicach, czyli rozwija się i jest powiązane funkcjonalnie z otoczeniem. Mamy bardzo wielu uczestników i osób, które korzystają z usług publicznych, więcej niż liczba mieszkańców, ze względu właśnie na te powiązania funkcjonalne. Są też osoby, które pracują tutaj bądź studiują, a nie są mieszkańcami. Takie też są uwzględniane, dlatego też ważnym obszarem jest obszar związany z powiązaniami funkcjonalnymi. Te wszystkie obszary są ze sobą związane, w związku z tym, tak jak widzą Państwo na schemacie, będziemy współpracować. Poszczególni eksperci nie będą zajmować się tylko jednym obszarem, a będą pracowali w ramach różnych obszarów. Zaplanowaliśmy pracę na ponad rok czasu. Takim inaugurującym momentem rozpoczęcia prac była uchwała intencyjna Rady Miasta Białystok, która została podjęta 23 września 2019 roku. Od tego momentu rozpoczęły się prace przygotowawcze, ten etap przygotowawczy. Prace związane z strukturą organizacyjną, z powołaniem zespołu koordynacyjnego, którego przewodniczącym jest sekretarz miasta Białegostoku Krzysztof Karpieszuk i przedstawicielami tego zespołu są pracownicy Departamentu Strategii i Rozwoju na czele z panem dyrektorem Tomaszem Buczkiem i pan dyrektor Jacek Brzozowski z Departamentu Prezydenta. Poza tym zostaną powołane inne zespoły tematyczne. Od momentu rozpoczęcia prac diagnostycznych chcemy włączać społeczeństwo w przygotowania strategii. Przyjęliśmy model partycypacyjny, czyli taki model, który zakłada, że będziemy szykowali dokument strategiczny wspólnymi siłami urzędników, ekspertów, a także mieszkańców. W tej chwili rozpoczęły się już prace diagnostyczne. Te prace zamierzamy zakończyć w czerwcu tego roku.
W ramach prac diagnostycznych również stosujemy partycypację społeczną. Badamy opinie mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych. Niedługo rozpoczną się wywiady indywidualne, planujemy 50 wywiadów z mieszkańcami Białegostoku. Poza tym były też badania w postaci takich badań, w postaci wywiadów grupowych. Analizujemy też dokumenty, które mają wpływ na przygotowanie tej strategii, a także wiele innych badań, które pokażą nam, w jaki sposób, w jakim punkcie jesteśmy. Przyczynią się do powstania analizy SWOT i budowy takich pierwszych scenariuszy rozwoju, w jakim kierunku miasto mogłoby się rozwijać. Następnie przejdziemy do etapu koncepcyjnego. Tutaj już bardzo silnie będziemy współpracować z ekspertami. Będziemy patrzyli na to, w jaki sposób określić poszczególne cele strategiczne rozwoju miasta, bo strategia to jest sztuka wyboru. Tutaj musimy zdecydować się na to, na czym ten rozwój powinien być, co powinno być filarem rozwoju. Poza tym włączenie społeczeństwa do współpracy też jest bardzo istotne, ponieważ strategia jest też taką sztuką angażowania interesariuszy. Jeżeli wspólnie przygotujemy ten dokument, to później wspólnie będziemy mogli go wdrażać. Na etapie redakcyjnym oczywiście powstanie pierwszy projekt dokumentu, zostanie przekazany do weryfikacji pod kątem oceny oddziaływania na środowisko i następnie przedłożony Radzie Miasta Białystok do zatwierdzenia. Tak ogólnie wygląda harmonogram prac nad strategią. Planujemy zakończyć pracę w trzecim kwartale pierwszym kwartale 2021 roku w marcu. Stąd ta trójka. Dziękuję bardzo. Tak, ja mam pytanie. Na czym ma polegać ta partycypacja społeczna? Bo żeby nie skończyło się tak, że Państwo eksperci przygotujecie dokument i on zostanie poddany konsultacjom, tak? Ktoś tam wniesie uwagi i... Czy jest jakaś możliwość takiego bardziej czynnego uczestnictwa mieszkańców? Jak najbardziej jest możliwość, przewidujemy to. Nawet szykujemy taki dokument, w którym określimy szczegóły dotyczące partycypacji społecznej. Ten dokument przygotuje pani doktor Anna Augustyn i tam będą zawarte różne sposoby partycypacji. W tej chwili już rozpoczynamy rozmowę ze społeczeństwem poprzez badanie opinii społecznej mieszkańców. Została przekazana ankieta do 1300 mieszkańców Białegostoku dotycząca tego, jak mieszkańcy oceniają obecną strategię i jak widzą rozwój w przyszłości. Tak jak mówiłam wcześniej, też takim badaniem zostały objęte przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, to badanie ankietowe, ale poza tym wywiady związane z liderami, z osobami, które faktycznie chcą rozwijać miasto, zależy im na rozwoju miasta w różnych obszarach i to będą liderzy, przedstawiciele z różnych osiedli miasta Białegostoku, tak żeby to byli przedstawiciele też różnych obszarów tematycznych, ale i różnych części miasta, bo w każdej części są inne potrzeby. Poza tym będziemy też organizowali konsultacje społeczne. Będziemy organizowali warsztaty eksperckie, na które też będą zapraszani przedstawicieli miasta i różnych grup, w zależności od tego, jaka to będzie tematyka warsztatów. Także tych metod, oczywiście metody informatyczne też różne wykorzystamy, czy stronę internetową, czy media społecznościowe, specjalna strona związana z przygotowaniem strategii. Także chcielibyśmy na różne możliwe sposoby konsultować się ze społeczeństwem. Ja się chciałem spytać, co o ostatniej strategii się udało zrobić, bo tak ostatnie dekady to przede wszystkim na budowę dróg, obwodówek w szczególności, tak? A co się udało przez ten czas zrobić z tej poprzedniej jeszcze strategii? Myślę, że w każdym z obszarów, które były, wtedy na pierwszym miejscu była jakby postawione sprawy takie społeczne, rodzina. Wiele spraw udało się zrobić. Oczywiście wprowadzenie na przykład karty dużej rodziny, którą wprowadziliśmy wcześniej znacznie niż zostało to wprowadzone ogólnopolsko, chyba za 2 lata. Nawet wcześniej myślę, że
też to, co udało się zrobić, to mamy, wczoraj była konferencja dotycząca seniorów. Okazuje się, że tak naprawdę no, tak niezadowolonych ze swojego poziomu życia jest, wiem, tylko 7% seniorów, czyli 93% jest na różnych poziomach zadowolenia, ale jednak zadowolonych z tego, co się dzieje. Czyli cała wielka grupa społeczna, a to jest 51 tysięcy osób w Białymstoku, to jest grupa właśnie powyżej 65 roku życia, to 17%. I oni, do nich też udało się w jakiś sam sposób dotrzeć poprzez różnego rodzaju kluby i działania. Rozwój gospodarczy to jak Państwo wiecie, i park naukowo-technologiczny, i startupy, i przekształcanie się tych startupów w scale-upy, i strefa ekonomiczna. Oczywiście no, infrastruktura tutaj chyba największe sukcesy, bo najwięcej pieniędzy zostało wydatkowanych, została dokończona, właściwie zbudowana od początku do końca, rozbudowana obwodnica miasta, oczywiście wewnętrzna obwodnica. To trochę tak brzmi dziwnie, ale trudno ją inaczej nazywać, tak? No to są to, co trasa generalska, oczywiście trasa Niepodległości, która jest absolutną perełką w naszym mieście Ciołkowskiego i tak dalej. I myślę, że to były bardzo dobre lata dla naszego miasta. To podsumowanie oczywiście będzie jeszcze, bo to co ja mówię, to jest tylko są takie dywagacje na początku. Etap diagnostyczny, on pokaże właśnie sposób, czy też stopień realizacji strategii tej poprzedniej. Ja generalnie oceniam bardzo dobrze. Pewnie troszeczkę będzie gorzej z realizacją tej strategii, która będzie teraz opracowywana z uwagi na zmniejszoną ilość środków finansowych. I to też eksperci powinni wziąć pod uwagę, że już nie będzie tak bogato jak do tej pory, że trzeba po prostu podejmować inny rodzaj działań, aby z jednej strony miasto się rozwijało, ale no już jeżeli chodzi o rozwój infrastrukturalny, on będzie na pewno znacznie ograniczony. To właśnie spytałem o te obwodówki, bo niedawno generalna dyrekcja tak stwierdziła, że już w końcu Białystok doczeka się tej zewnętrznej obwodnicy. Też się właśnie cieszę. No już takie komentarze są, no, że po co było budować wewnętrzną, skoro będzie zewnętrzna, ale musielibyśmy tyle czekać, tak? Nie, ale to nawet nie o to chodzi. Po pierwsze, oczywiście miasto byłoby zakorkowane, ale tak naprawdę budowaliśmy już my to z myślą o naszych mieszkańcach. O to również, żeby odciążyć centrum miasta, żeby ruch właśnie odbywał się po obwodnicach. To jest jakby normalne. My mamy takie trzy pierścienie i dlatego właśnie miasto Białystok jest, po pierwsze, ja nie chciałbym tutaj powiedzieć, że ma najlepszą sieć dróg w Polsce, ale jedną z najlepszych mogę śmiało powiedzieć. Wystarczy przejechać przez jakieś inne miasto, nie będę mówił jakie, jak się przejeżdża w Polsce i od razu wszyscy widzą różnicę. A poza tym, jeżeli chodzi o stopień, prawda, tak zwanej kongestii transportowej, czyli tego zatłoczenia, ono też znacznie się zmniejsza. W tej chwili jeszcze odczuwamy, dlatego że nie jest dokończony wjazd do Białegostoku, ale jak on zostanie dokończony gdzieś w sierpniu tego roku, to sytuacja się zupełnie inaczej będzie przedstawiała. Także ja pamiętam, no, czytałem to już wtedy z politowaniem, jak jeden z dziennikarzy pisał, po co było budować trasę Ojca Pio, przecież ona jest pusta. No to proszę sobie dzisiaj zobaczyć, czy ona jest pusta. No przecież to była... To są po prostu takie rzeczy, które mówią ludzie, którzy albo są nieżyczliwi dla mnie, albo są nieżyczliwi dla naszego miasta, albo są nieżyczliwi dla mieszkańców, albo są po prostu w sposób taki bardzo prozaiczny zaistnieć. Tak, ja trzeba się w tej nowej strategii też pewnie będzie infrastruktura. Może Białostoczanie doczekają się na przykład przejścia podziemnego pod rondem Lusy. Tam jest niebezpiecznie, jak wszyscy wiemy. Nie? Tego nie wiem. Oczywiście poza tym strategia nie ma jakby na celu wskazywania konkretnych inwestycji. To nie jest lista życzeń konkretnych inwestycji. To są
kierunki rozwoju, na co będziemy po prostu stawiali nacisk, dlatego że zawsze można jakąś inwestycję pominąć, czy też mogą w ciągu 10 lat zaistnieć określone potrzeby i może powiedzieć, że tej inwestycji nie ma akurat w strategii. Tak, dlatego to pokazujemy kierunki i pokazujemy, na co będziemy stawiać większy nacisk, czyli w tym wypadku oczywiście człowiek zawsze jest w centrum, tu nie mogę wątpliwości, tak jak na tym schemacie, ale teraz te nowe wyzwania to są wyzwania właśnie przede wszystkim ochrony naszego środowiska naturalnego. To pytam, to znaczy, mamy stać się ekomiastem? W tym kierunku to ma iść? Po kolei, to znaczy, co to znaczy ekomiastem? Wie pan, z tego, z gdzieś tam Donbasu importują ekowęgiel, ekogroszek. Nie ma nic wspólnego z ekologią, bo jest on bardziej zanieczyszczony. Eko to jest oczywiście, chciałbym bardziej, żeby tutaj używać, może już jeżeli tego skrótu, to bardziej smart, prawda? I ono też zawiera, bo jest to bardziej szeroka gama działań, szerokie spektrum działań związanych właśnie i z funkcjonowaniem miasta i z dojazdami, ale też i z wykorzystaniem technologii. Chcielibyśmy, żeby po prostu tutaj my sami sobie nie poradzimy, chyba że prawo się zmieni, dlatego że gdybyśmy chcieli to właśnie być bardziej eko, no to tak jak w przypadku Krakowa, decyzję o tym, czy można palić węglem, czy nie, podejmuje sejmik wojewódzki. Na razie takiej u nas decyzji nie ma. Jak Państwo widzicie, polityka rządu jest taka, a no jakby Urząd Marszałkowski jest politycznie bardzo blisko, jest taka, żeby stawiać na węgiel. W związku z tym my musimy po prostu poprzez edukację albo poprzez działania związane np. z dofinansowaniem do wymiany kopów, krok po kroku, czy też oczywiście badania takie jak tam smogobusy, krok po kroku powodować, żeby tą atmosferę po prostu poprawiać, czy środowisko naturalne poprawiać. I nie mamy tutaj takiego sojusznika, tak jak mówię w Krakowie, jeszcze nie ma takiego ciśnienia, że powietrze na tyle wiem, że jest dobre, że nie ma takiego ciśnienia, żeby wprowadzać ten zakaz. Ale ja mówię, nie mówię, żeby to od razu, ja mówię, że to po prostu wyznaczyć jakiś horyzont czasowy i to wcześniej czy później do tego dojdzie. Bo na razie tych działań nie ma, więc to kompleksowo nie będzie zrobione i my tego jakby strategii nie możemy zapisać, skoro to od nas nie zależy, ale wcześniej czy później do tego dojdzie. Być może jak nie w tej strategii, to w kolejnej, bo po prostu społeczeństwo będzie się tego domagać. Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, ale mówi się, że od smogu dziennie w Polsce umiera 100 osób. To są bardzo poważne liczby. My się w tej chwili obawiamy koronawirusa, a są takie zagrożenia, które już się materializują. Eko to też znaczy oczywiście, ja bym bardziej mówił o rozwoju zrównoważonym. Czyli nie tylko jakby eko, bo to też miasto, bo państwo wtedy powiedzą, no tak, prezydent mówił o eko, a wycięli drzewo. No, więc to jakie to eko? Rozwój zrównoważony to jest taki, który wyważa różnego rodzaju wartości i czasami ta wartość rozwoju gospodarczego jest większa, ale generalnym kierunkiem będzie to właśnie większa dbałość o środowisko. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ja mam jeszcze pytanie, bo na dzień dzisiejszy na przykład, jeżeli mieszkaniec ma jakiś pomysł, to jak może go Państwu przedstawić? Na maila, nie wiem, czy jakieś spotkanie konsultacyjne będzie? To można podać tego maila na przykład od razu, żeby mieszkańcy już... Tak, podamy, tak? Dobrze, dziękuję. Także zapraszamy do wspólnego zdjęcia Państwa. Dziękuję za obecność. Uwaga.
Dziękuję bardzo i uważnej pracy. Dziękuję.